przeżywać mogę każdy dzień i rok. Wiernością Twoją jestem pocieszony. Wiem, że nie wiedzie Twej miłości wzrok, gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania. Nie lękam się, co mi przyniesie dzień. Ty jesteś ze mną ciągle od zarania. Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy dzień. Ci, Panie, dajesz kielich mi goryczy. Chcesz, bym kornie wypił go do dna. Jednak dusza ma na Ciebie liczy, że Twoja miłość nam ratuje wiatr. Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania, nie lękam się, co mi przyniesie dzień. Ty jesteś ze mną ciągle od zarania. Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy dzień. Drodzy, i tak Pan Bóg obdarzył nas nowym dniem. Był z nami w nocy i obudził nas 2 maja w poniedziałek, który przynosi nam słowa Starego i Nowego Testamentu. W księdze proroka Izajasza w 25 rozdziale, 1 wierszu tak czytamy: Panie, Twoje odwieczne plany są niezłomną prawdą. A apostoł Paweł w liście do Efezjan w 1 rozdziale, 5 wierszu tak pisze: Bóg przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Drodzy, myślę, że każdy z nas zna tą piękną pieśń: przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony. W naszym śpiewniku jest ona wyznaczona na początek starego i nowego roku. Dzisiaj mówimy o planach. Prorok Izajasz mówi o planach Pana Boga. W tych planach my również jesteśmy ujęci, bo nas kocha, nas błogosławi każdego dnia i strzeże. On jest naszym wsparciem i On nas prowadzi. Gdy Jego dobra moc nas otacza, nie musimy się lękać. Nie musimy się bać tych planów, które On ma dla nas. Wczoraj, w 2 niedzielę po Wielkanocy, rozpoczęliśmy tydzień od hasła biblijnego mówiącego o Jezusie Chrystusie jako dobrym pasterzu, który prowadzi nas i strzeże. On jest naszym pasterzem, On jest naszym przewodnikiem. Nie musimy się bać. Nie musimy się bać wtedy, kiedy na naszej drodze musimy wypić kielich goryczy. Bo my wiemy, że Pan jest z nami. Bo jesteśmy cząstką Jego planu. On nas przeznaczył do tego, abyśmy byli Jego dziećmi.
Jezus Chrystus zmartwychwstał, abyśmy każdego dnia mogli wstawać w nadziei na to, że On jest z nami. A jeśli coś się nam stanie, On będzie nas strzegł i prowadził. Dietrich Bonhoeffer napisał tą wspaniałą pieśń tuż przed swoją śmiercią w więzieniu. Zaufał Panu Bogu od początku do końca. Bóg dla niego miał plany. Tak jak ma plan dla każdego z nas, kiedy w poniedziałek budzimy się rano. Te nasze plany często nie pokrywają się z tym, czego Bóg od nas wymaga, czego od nas oczekuje. Ale kiedy my Mu ufamy, to każdy nasz dzień, każdy nasz zaplanowany krok będzie krokiem, w którym będziemy razem z Nim mogli pewnie iść przez nasze życie. Nawet wtedy, jak właśnie mówi ostatnia zwrotka tej pięknej pieśni. A gdy nastanie cisza upragniona, daj mi usłyszeć dzieci Twoich śpiew. Poniedziałkowy poranek. Oby Bóg przeprowadził nas nie tylko dzisiaj, ale także przez ten cały tydzień. Amen.